Ta prezentacja jest w zasadzie o zmianach, dlatego że zmiany są nieodłączną częścią życia człowieka. No i ludzie często się boją tych zmian i to jest naturalne. Każdy ten próg ma inny, tak? Niektórzy się boją przeprowadzki, inni się boją zmiany pracy, inni się boją wyjść za mąż, tudzież ożenić się. No, każdy ma jakiś tam swój próg, ale wszyscy generalnie gdzieś go mają, że ta zmiana jest czymś strasznym, tak zakodowane, jest naturalnie w głowie. Dzieci też to mają, małe, kiedy muszą pierwszy raz gdzieś tam iść do szkoły, zmienić klasę. Zmiana jest czymś stresującym, o czym się przekonałem sam dosyć niedawno, a mianowicie parę lat temu kupiłem sobie mieszkanie takie w blokach z lat 60. To mieszkanie było po starszej babci. Babcia lat miała dosyć dużo, umarło jej się i jej wnuczek to mieszkanie sprzedał. No więc jak kupiłem to mieszkanie, miałem już tak trochę krucho z kasą stałem i stwierdziłem, że mówię, dobra, to wszystko, co się nadaje do używania, to ja zostawiam. W ogóle nie będę tego ruszał, remontuję to, co muszę i się wprowadzam. No i w tym w efekcie została mi kuchnia, którą tam wnuczek babci zmienił parę lat wcześniej, więc wyglądała nawet. I została mi, no niestety, łazienka, która już nie wyglądała tak dobrze, ale widać, że babcia tam dbała, wszystko było wypucowane, więc mówię, dobra, przeżyjemy. No i było to jak było, aż do momentu, do którego moja narzeczona mi mówi, Maciek, zróbmy remont łazienki. Ja nie wiem, czy kiedyś przeżywaliście remont łazienki w mieszkaniu, w którym się aktualnie mieszka. No to jest po prostu kurna dramat. Więc ja już w tym momencie załamany. W ogóle takie, Jezus Maria, co to będzie, jak ona chce robić remont łazienki. Mówię tak, no wiesz co, słuchaj, no ja rozumiem, że ta plexi pod prysznicem taka trochę już popękana. Ja rozumiem, że na tym kranie od czasu, jak tam go próbowaliśmy domyć, to zdrapaliśmy trochę tego chromu. Ja rozumiem, że te kafelki, to wiecie, no to takie PRL-owskie, taki różowy marmurek, nie? Nie wyglądają najlepiej, ale mówię, no przecież mieszkamy tu tyle, już było dobrze, długo już tu nie pomieszkamy, po co to teraz remontuje? W ogóle zostawmy to. No i tłumaczyłem, próbowałem przekonać, ale wiecie, z kobietą to tak wygląda, jak się negocjuje, że idzie się na kompromis. Ona czegoś chce, ty czegoś chcesz, koniec końców robicie, jak ona chce i jeszcze do tego dobierzecie kota. Więc generalnie padła decyzja, że robimy ten remont. Znaleźliśmy ekipę, po pół roku, to był akurat moment, kiedy pierwszy raz robiłem tą prezentację, kończył się ten remont. Dosłownie wyszedłem w momencie, w którym gościu tam skręcał ostatnie szafki robione na wymiar do tej łazienki, a ja wyszedłem, żeby robić tą prezentację. I powiem wam, że ta łazienka od razu wyglądała do zupełnie inaczej, dużo lepiej, była wspaniała, piękna. Normalnie pokazałbym wam zdjęcia, gdyby nie to, że zmieniłem kompa i nie mam tutaj zdjęcia. W każdym razie fenomenalna. I teraz, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że te projekty, często, które się robi latami, to one, jak są nowe, to są fajne i mamy tam nowe technologie i wszystko jest super, ale po jakimś czasie to one już tak dobrze nie wyglądają i ten wybór tego Springa 2 czy Javy 7 to już nie jest taki zajebisty, a jak ma się posadzić kogoś nowego w ogóle albo zatrudnić i mówi mu się, że o, będziesz pisał w Javie 7, no to załamka, nie? Więc jednak gdzieś dość istotną jest tą rzeczą, żeby ten projekt był bardziej atrakcyjny. I prostą metodą na to, żeby projekt był bardziej atrakcyjny, jest to, żeby po prostu podbić go do nowych technologii. Bo nowe technologie to nie jest tylko to, że my tam dostaniemy nową operację na streamie na przykład, tak, w Javie. To będzie również to, że mając tam powiedzmy jakieś flowy w Javie i tak dalej, będziemy mogli zupełnie zmienić architekturę, dodać kilka nowych w ogóle frameworków, bo coś wyszło nowego, tak, więc sobie zamiast Hibernate'a wrzucimy coś dużo ciekawszego, nowszego, na co po prostu upolujemy ludzi. Natomiast zaczynać trzeba od podstaw, a podstawą w naszym tutaj programowaniu, ponieważ no to jest Java User Group, no to jest Java. Więc dzisiaj po prostu chciałem powiedzieć trochę o samym podbiciu Java. No i w ramach tutaj nowej Javy, ja nie będę teraz mówił tutaj o tym, jak się korzysta z modułów, nie będę mówił o tym, jakie fajne funkcje dochodzą nam w kolejnych wersjach, bo tego jest mnóstwo w necie i to sobie znajdziecie i to z każdym kolejnym releasem jest milion stron w Google, które mówią, co nowego wyszło fajnego w Javie, tak? Natomiast to, co chciałbym wam dzisiaj pokazać, na przykładzie tego, co robiliśmy w ramach projektu, w którym byłem poprzednio,
To jest to, czego możecie się spodziewać, co może was zaskoczyć, na co możecie nie być przygotowani, kiedy myślicie o tym, co to jest podbicie wersji Java, tak? Bo to nie jest tylko zmiana numerku w pomie, tak? To jest trochę więcej roboty. Więc opowiem wam o tym i na koniec sformułuję takie cztery punkty, jakby, które były takimi naszymi wnioskami po tym, jak spędziliśmy nad tym trochę czasu. Motywem przewodnim jest tutaj Hobbit i Władca Pierścieni ze względu na to, że po prostu cała ta nasza przygoda z przechodzeniem na nową Javę, wtedy była to wersja 10, wyglądała trochę po prostu jak ten hobbitowski klimat, tak? Czyli siedzieliśmy sobie w tym swoim tam małym zaścianku, było nam dobrze, wygodnie, cieplutko i nagle ktoś powiedział, robimy to. No i w pierwszym momencie taki trochę strach, idziemy, przygoda, w ogóle nie wiemy co robimy, wpadamy na jakieś przeszkody, cały czas jakieś dziwne nam metaforyczne smoki wyskakują. No i koniec końców wracamy z powrotem do tego naszego tam miłego środowiska, ale już z nowymi doświadczeniami i teraz chciałbym się tym z wami podzielić. Okej, więc po co w ogóle to robimy? Ja osobiście na przykład nie lubię update'ów i to nawet nie chodzi o to, że jestem leniwy i mi się nie chce, tak? Ale po prostu zawsze mam taki strach, którego się tam nabawiłem wiele lat temu, że jak sobie coś zupdate'uję, to wtedy się przekonam, że tam jest jakiś bug, o którym deweloperzy nie wiedzieli i sobie go teraz wrzucę. Więc zawsze gdzieś tam jestem jedną wersję do tyłu i tak dalej. Natomiast w przypadku Java 8 to już niestety no nie jest argument, dlatego że jedna wersja do tyłu to jest 11. Okej, okay, zapamiętam. Tak więc no musimy już iść do przodu i uważam, że to już jest ten czas, żeby po prostu ruszyć się z miejsca. Na siłę nie będę was oczywiście do tego przekonywał, tak? Dlatego że jeżeli po tej prezentacji nadal uznacie, że nie jesteście przekonani, żeby się migrować, no to możecie sobie zgooglać, macie 100 milionów wyników, dlaczego powinniście się zmigrować, tak? Myślę, że tam znajdziecie coś dla siebie. Natomiast jest kilka powodów, które po prostu uważam, że muszę tu wymienić. I pierwszym z tych powodów jest to, że po pierwsze możecie skorzystać z tych nowych feature'ów. Czy to Java 9 ze swoim modu buffem, czy następne wersje 10, 11, w 11 wprowadzono już normalnie, tak? Czyli nie przez inkubator, tylko normalnie wprowadzono HTTP klienta, to jest bardzo fajny. Doszły nowe jakieś tam metody na streamach, operacje nowe. Więc naprawdę jest warto to zrobić, żeby chociaż mieć te nowe feature'y. Po drugie, jest to, będziecie mieli dłuższy support. I tutaj oczywiście to jest temat dyskusyjny. Zwrócono mi na to uwagę. Miałem ostatnio na ten temat właśnie długą dyskusję na prezentacji, że 8 ma bardzo długi support, ale to za chwilę o tym powiem, dlaczego ja tego nie liczę. Ale kolejna rzecz, jest ten łatwiejszy update. Jak już się zmigrujecie poza 8, to później przejście z 9 na 10, 10 na 11, 11, 12, to jest łatwa sprawa. Tam zazwyczaj nie ma dużych problemów, więc jak gdyby kiedyś będziecie musieli po prostu to zrobić, to nagle nie będziecie w sytuacji, że wyjdzie wam task na 3 tygodnie, w momencie jak wy macie to zrobić na za chwilę, tak? No i jest jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna. Nie wiem ilu z was tutaj jest na takich stanowiskach liderskich, albo w ogóle może w HR-ze robi coś takiego, albo w managementie. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli kiedyś przyszło wam próbować kogoś po prostu zrekrutować do jakiegoś projektu, który był legacy, to jest to cholernie trudne. Powiedzieć kolesiowi, chodź do nas, będziemy razem robić. No rzeczywiście, technologie są do kitu i w ogóle projekt jest bez sensu, ale będzie fajnie. No nie, to tak nie działa. Dużo łatwiej się rekrutuje, kiedy powiesz gościowi, ej, mamy najnowszą Javę, mamy najnowszego Springa, w ogóle nie korzystamy z Hibernate'a, bo to już jest w ogóle technologia przeszłości, my mamy wszystko najlepsze, a ten gość po prostu w tym momencie ma wow, nie, po prostu ja, niesamowite, nie? No i wtedy łatwiej do was przyjdzie, tak? Więc jakby takie podsumowanie, taki najważniejszy powód, to nie chcecie tego po prostu odsuwać. Prędzej czy później to was dogoni, no chyba, że macie mieć ten projekt zaorany za rok i wiecie to na pewno. I będziecie musieli to zrobić, więc nie ma sensu z tym czekać. Okej, okay, to teraz takie małe słówko
na temat tego, dlaczego Java 8 ma taki długi support. Jak wiecie, istnieje ta notacja deprecated, a zanim jeszcze powstała notacja deprecated, były już metody, które były deprecated, tylko nie były anotacji. I co ciekawe, to wszystko, co było deprecated przez ostatnie 20 lat, bo tak długo już metody są deprecated, nie było usuwane. Dotąd polityka Java była taka, że najważniejsza jest wsteczna kompatybilność. Wszystko, co było deprecated w nieskończoność, koniec, kropka. Z tego powodu właśnie, między innymi z tego powodu, była taka obsuwa przed pojawieniem się Java 9, tak, dlatego to tyle trwało, bo były robione wielkie, ale to wielkie porządki, sprzątanie tego wszystkiego. Więc jeżeli macie na przykład takie problemy z migracją, ktoś wam naopowiadał, że to jest strasznie dużo roboty, że wszystko przestaje działać i tak dalej, to nie jest sprawa modułów, one nie mają nic do rzeczy, to jest sprawa tego, że po prostu posprzątano tą Java. I posprzątana Java jest fajna, a jedyny powód, dlaczego Java 8 właśnie dlatego dostała tak długi support, to to, że po prostu wzięli poprawkę na to, że ludzie mogą mieć problemy z tym, że funkcje im zniknęły. Tyle. Okej. Okay. No ale to było takie słowo wstępu. Teraz ta część bardziej praktyczna. Czyli w ogóle jak się do tego zabraliśmy. A więc zabraliśmy się do tego w sposób najbardziej podstawowy, czyli no dobra, zobaczmy co się stanie, zmieniamy wersję w POMie i robimy maven clean install, minus skip, wszystko oczywiście. No i co się okazało? Build przeszedł w ogóle, nie? Tak. Okej. Okay. Fajnie. No to teraz zobaczymy co się stanie jak się odpali. No więc, okej, okay. No to problem rozwiązany. Dobra, wracamy do tego. No więc jak się okazało, oczywiście życie nie może być takie piękne, więc od razu się wyrąbał, nawet nie wstał. Class not found, czyli właśnie to, czego się spodziewaliśmy, tak? Jakieś tam porządki spowodowały, że no nie ma już tej klasy. Koniec. Jak widać tutaj bardzo dokładnie tutaj coś leci z Redpacka, no więc co? Spodziewamy się, że będzie jakiś taki błąd, więc pierwsze co robimy, no to kopiujemy, wklejamy w Google, liczymy na rozwiązanie ze Stack Overflow. Natomiast oczywiście zamiast rozwiązania ze Stack Overflow okazuje się, że znajdujemy ticketa. Słuchajcie, ticketa Java 9 Support na Redpacku, datowanego na 25 maja 2017. Sprawdzałem go ostatnio na początku lipca tego roku, czyli po 2 latach ponad. On jest dalej open. Więc nie spodziewamy się, że cokolwiek się z nim stanie szybko, bo gdyby się miało stać, to już by to było dawno, tak? No i to jest taka właśnie, była nasza taka lekcja, którą wyciągnęliśmy z tego, że no, będą takie rzeczy, które trzeba będzie przepisać, tak? Nie łudźmy się, zwłaszcza jeżeli mamy infrastructure as a code, że uda nam się po prostu z paczki, nagle to wszystko zadziała, tak? Tylko zmienimy numerek i zadziała. Najprawdopodobniej tak się nie stanie. Okej, okay. No więc teraz już trochę ochłonęliśmy, nie? Wydaliśmy sobie ten kubeł zimnej wody, robimy jeszcze raz builda, teraz już wszystko włączone, no i tym razem już się wywaliliśmy na samym początku. Bo się okazało, że nasze testy też się nie kompilują. Było to związane z Groovy. Nie będę wam tutaj opowiadał teraz szczegółów, co dokładnie nie działało i tak dalej, natomiast możecie sobie wyobrazić, że to był taki typowy efekt domina, tak? Bo było hasło, że na coś tam się wypluło Groovy'ego, więc my podbiliśmy Groovy'ego, jak podbiliśmy Groovy'ego, to się podbiło Spocka. Podbiliśmy Spocka, więc wtedy nam powiedział, że mamy złą wersję Rest Assured. Gdzie Rest Assured, jak podbiliśmy, to się okazało, że w międzyczasie oni zmienili top level package, więc trzeba było jeszcze w kodzie zrobić zmiany. Wtedy zmieniliśmy pluginy do Groovy'ego, do Surefire'a, do Sonara. Okazało się, że plugin do Sonara w ogóle nie wspiera tego, więc musieliśmy znaleźć inny plugin do Sonara. No generalnie roboty było bardzo, bardzo dużo. I to była taka druga rzecz, której żeśmy się nauczyli, że jednak fajnie by było od czasu do czasu przejrzeć, co my tam mamy za zależności i je podbić po prostu wcześniej, tak? Nie czekać z tym, aż się coś wychrzani, tylko podbić się. To nawet w sumie przy OWASP-ie dobrze zrobi, nie? Że jednak tam wyskakują co chwilę jakieś te nowe niebezpieczeństwa i podbicie się po prostu jest czasami dobrym pomysłem. No więc okej. Okay. Naprawiliśmy to wszystko. Przepisaliśmy tego Redpacka na Undertow'a. Odpalamy. No i odpaliliśmy. Działa. Słuchajcie, światełko w tunelu już widać.
Teraz zostaje tylko wypróbować to na środowisku preprodzie, nie? To więc rzucamy na prebroda, no i na prebrodzie oczywiście nie działa. Okazało się, że różnica jest taka, że mock, którego nam dostarczono, po prostu nie był zgodny absolutnie z tym serwisem, którego nasz klient wystawiał. No i tutaj problemem był HTTP2. Otóż mock miał fallback do HTTP1, a środowisko produkcyjne, jeżeli nie było HTTP2, no to mówiło nara. No i tutaj się pojawił pewien problem, bo nie wiem, czy korzystaliście z HTTP2 w Javie 8, ale tam rozwiązanie jest proste. Podgrywa się na bootclass z PAFA bibliotekę ALPN i wszystko hula. Niestety, biblioteka ALPN dla Javy w wersji 9+, w ogóle nie istnieje. Więc jak gdyby to rozwiązanie się nie nadawało, stwierdziliśmy, że przepniemy się na natywnego klienta, który został wprowadzony w Javę, tak? Został wprowadzony w inkubatorze. Kto wie w ogóle, czym charakteryzuje się inkubator? Okej. No dobra. Inkubator został wprowadzony bardzo, bardzo, znaczy pomysł na inkubator został wprowadzony bardzo, bardzo dawno temu. Był to z tych JEP, był to 11 postulat, więc w tej chwili jest chyba któryś setny już zrobiony, więc to było dawno temu. I pierwszym właśnie API, który został wprowadzony w ten sposób, był HTTP klient. Chodzi o to, że oni sobie robią jakieś niefinalne API, które jawnie trzeba powiedzieć, że chcecie tego używać z Javy i jesteście świadomi tego, że ono może się zmienić, zniknąć w dowolnym momencie. I wtedy jak gdyby deweloperzy biorą na siebie tą odpowiedzialność. Jakby community nie zapewnia, że to będzie kiedykolwiek jeszcze w takiej samej formie istniało w Javie. Akurat HTTP klient w tej chwili od wersji 11 już istnieje, jest finalny API, więc jak gdyby tutaj nie przejechaliśmy się na tym. Natomiast kiedy używa się go w inkubatorze, dostajecie takiego pięknego warninga, który mówi wam, że no, robicie to na własną odpowiedzialność, tak? Używacie modułów z inkubatora oraz musicie to powiedzieć wprost w trakcie uruchamiania programu. No tutaj jest przykład z Surefire'a, no bo Surefire też jakby nie patrzeć uruchamia, więc wymaga również doprecyzowania tego, że chcemy tego użyć. No i super. I to się okazało, że to nam działa. Natomiast jak gdyby to nie był koniec, bo gdyby był to koniec, to już bym skończył prezentację, byłaby dziwnie krótka, nie? Natomiast problem polegał na tym, że wszystko przechodziło, wszystko działało. Działał preprod, działały testy, ale zaczęliśmy mieć problemy po prostu z IntelliJ-em. I ten IntelliJ spowodował, że zrobiliśmy błąd, bardzo duży błąd. Wpakowaliśmy się w coś, co potocznie tutaj się mówi modul hell, jako to, że kiedyś był jar hell, wcześniej był tam DLL hell, teraz jest modul hell. No, jak się w to wpakowaliśmy? Wpakowaliśmy się w ten sposób, że zauważyliśmy, że nie możemy sobie puścić pojedynczego testu z IntelliJ'a. Zaczynaliśmy się zastanawiać, dlaczego. Ano dlatego, że mieliśmy właśnie tego HTTP klienta pochodzącego z inkubatora. W trakcie budowania projektu, dlatego że przed testem przechodzi domyślnie, oczywiście można to wyłączyć i to jest to, o tym powiem, że tak to zrobiliśmy, ale generalnie przechodzi zawsze faza przebudowania projektu. I w trakcie budowania ona jest bezargumentowa. Dlatego wszystkie moduły, które wymagają właśnie doprecyzowania przez add modules, nie zostawały dodawane. My dostawaliśmy taki piękny błąd i koniec. Na tym tyle by z tego było. Więc żeby nie hakować tego projektu, postanowiliśmy, że zrobimy to po bożemu, nie? Dodamy ten taki pliczek, tak? Module info. I jak zrobimy modul info, to wszystko będzie fajnie, nie? No i byłoby fajnie, gdyby nie to, że IntelliJ ma ten problem i to nie jest problem, jak się okazało, tylko IntelliJ, ale w ogóle IDE, że one używają po prostu heurystyki, żeby stwierdzić, jak mają uruchamiać daną aplikację. Czyli jeżeli znajdą modul info, to stwierdzają, a to wrzucamy wszystko na modul path, a jeżeli nie znajdą, to wrzucają wszystko na class path. Jeżeli robicie to ręcznie, nie musicie tego tak robić, aczkolwiek tak zachowa się IntelliJ. No więc jak dodaliśmy moduł info, to nagle się okazało, że on wymaga, aby nasze moduły
również zostały dodane do tego naszego właśnie modułu info. Więc wpisujemy nasz moduł, który nie posiadał pliku modułu info, no i się nagle okazuje, że no nie działa. Mówimy, no super, wszystkie inne automatycznie mogą być dodane, łącznie, co ciekawe, z naszym innym modułem, ale pochodzącym z innego projektu, a ten jeden nie może. No to mówimy, dobra, może dlatego, że my źle wymyśliliśmy mu tą nazwę, może ta nazwa automatycznego modułu będzie inna. No więc co się robi? No to się odpala jara-d. No i dowiedzieliśmy się, że nasz enter HTTP service tak naprawdę nazywa się po prostu enter.http service. Więc mówimy, no to spróbujmy wpisać require enter HTTP service. Też nie działa. Okej. Okay. No dobra. Wydawałoby się, że to jest dziwne, tak? Mieliśmy takie what the fuck? Ale dobra, mówimy, to nas tylko zmotywuje, zrobimy jeszcze lepiej. Teraz dodamy moduł info do każdego projektu, podzielimy lepiej pakiety, tak zgodnie z tutaj tym, jak się to powinno robić według tych dobrych praktyk. No i będziemy mieli super modułową ekstra aplikację, nie? No, zaczęliśmy dodawać, oczywiście dodawać. Tam pojawiły się kolejne właśnie problemy, takie bardzo często podkreślane w klimacie tego modułu Hell, że jeżeli macie zależności w różnych wersjach, co się zdarza oczywiście, tak? Dlatego, że wy wpisaliście jedną, ale wasza biblioteka inna jest zależna od innej. To może się pojawić taki problem i to jest najbardziej znany przykładem, jest tutaj Guava, która no chcąc dobrze, deweloperzy ją dostosowali do wymogów modułów. W efekcie Guava do któregoś momentu była modułem automatycznym, a od któregoś momentu przestała być modułem automatycznym. Przy czym, kiedy przestała być modułem automatycznym, to deweloperzy Guavy zmienili jej nazwę. Co po prostu totalnie ześwirowało, bo w trakcie kompilacji wszystko się zgadza, przy uruchomieniu przestaje działać, w ogóle nie wiadomo skąd się to bierze, trzeba wpisać Guavę, mimo że jest niepotrzebna, a później wtedy nagle magicznie zaczyna działać, nikt nie wie o co chodzi, no po prostu męczyliśmy się z tym kupę czasu, bo szukając po prostu błędu, którego nie było. No przyszła z tego po prostu załamka, no załamaliśmy się, bo to dalej nie działało. Po prostu próbowaliśmy, ta heurystyka IntelliJ'a wszystko nam wrzuciła na modul path, co oczywiście się skończyło totalną porażką, dlatego że w momencie, w którym macie biblioteki, takie bardzo często taki klasyczny podział API i implementacja, one często wystawiają te same pakiety. Na modul pathie nie mogą być dwa takie same pakiety pochodzące z różnych jarów. Próbowaliśmy je patchować, ale to już wam powiem, nigdy nie róbcie tego, to jest bardzo zły pomysł. Więc tak naprawdę po prostu w pewnym momencie stwierdziliśmy, że to jest zły pomysł, że my się poddajemy, zostawiamy to w cholerę i uciekamy. No i tak zrobiliśmy, po prostu wyłączyliśmy przebudowywanie przed odpaleniami IntelliJ-u i w ten sposób jak gdyby rozwiązaliśmy problem, tak trochę naokoło. Przebudowaliśmy w Mavenie i wtedy dopiero odpalaliśmy sobie test. Da się, no da się, nie jest fajne, ale to. No i teraz możemy pomyśleć, że cholera, te moduły tak naprawdę to tylko utrudniają pracę, one nic nie dają, nie? Natomiast jest to nie do końca prawda, jest to zależne od tego, czego tak naprawdę wymagamy. I teraz chodzi o to, że my na przykład dużo pracujemy z Dockerem. Jeśli ktoś wam kiedyś powiedział, że wielkość nie ma znaczenia, to kłamał, bo wielkość ma bardzo duże znaczenie. A szczególnie w przypadku Dockera, dlatego że jedną z idei tej technologii i założeń takich, które są konieczne, żeby to działało tak, jak ma działać, jest minimalizm. Jeżeli jest, obraz jest mały, to się szybciej buduje, a co najważniejsze, jest się dużo szybciej redystrybuuje. Jeżeli mamy Kubernetes, jeżeli mamy clouda, to przy restarcie nie mamy pewności, że ta aplikacja wystartuje na tym samym nodzie. Być może trzeba teraz skopiować całą aplikację na zupełnie inny serwer. I to musi się stać jak najszybciej, tak? Nie chcemy czekać na tą aplikację przez kilka minut, aż ona się zrestartuje. Ona ma być tak i już, nie? Do tego jeszcze dochodzą koszta, tak? Wiele razy w cloudzie mamy taką sytuację, że płacimy za megabajty, więc zależy nam na tym, żeby to było małe. Żebyście się mniej więcej zobaczyli, o jakiego rzędu tutaj rozmiar chodzi,
To mam taki przykład. Nasz OpenJDK, który zawiera wszystkie narzędzia, które panowie z infrastruktury chcą, żebyśmy mieli na potrzeby monitoringu, jakichś takich innych śmierów, bajerów, ma 500 mega. Obraz z JDKiem 10, ale taki, który nie ma tych wszystkich narzędzi, to jest zwykłe Ubuntu ze zwykłym JDKiem, ma 300 mega. Samo Ubuntu bez JDK 150. Natomiast, jeżeli pójdziemy w Project Alpine i podstawowe JRE, takie, które jest nam potrzebne, żeby wypluć Hello World'a, czyli zbudowane pod tą konkretną aplikację, która zawiera tylko podstawowy Java Base Module, ma 43 MB, z czego Alpine ma 4,3 MB. Mówimy tutaj, prawda, o tym, że jesteśmy w stanie okroić to mniej więcej 10-krotnie. To jest bardzo, bardzo dużo. I to jest gra warta świeczki. Do tego właśnie używa się J-Linka. I J-Link jest to właśnie jedna z dwóch rzeczy, które były istotne w całym tym projekcie Jigsaw, który notabene właśnie sprawił, że tak długo czekaliśmy na Java 9. Się przeciągał i przeciągał, dlatego że Jigsaw początkowo był planowany już na Java 7, ale jak widać nie było to takie proste i niosło ze sobą pewne konsekwencje. Jeżeli odpalimy J-Linka, no to w tym momencie możemy to zyskiwać, ale J-Link działa tylko dla aplikacji z modułami. I to wydawałoby się, że w takim razie jesteśmy w dupie, no bo przed chwilą się z nim wycofaliśmy. Ale jest mały szkopuł. Da się to obejść. Za chwilę powiem jak. Generalnie J-Link jest nam potrzebny po to, żebyśmy zbudowali sobie obraz wewnątrz obrazu i następnie zrobili mikroskopijny, jak najmniejszy obraz dockerowy. To, co tu widzicie w ogóle, to jest multistage docker, który ma za zadanie sprawić, że będziemy mieli stabilną wersję, która za każdym razem wygląda tak samo. Jeżeli wy podbijacie u siebie Java na kompie, na najnowszy release, najnowszy build, to dwa obrazy zbudowane przy pomocy J-Linka będą różne. Dlatego, że J-Link weźmie waszą Javę i ją dostosuje do danej aplikacji. Jeżeli natomiast weźmiemy sobie tutaj, odpalimy to ze stałego obrazu, no to w tym momencie mamy stałego JRE na koniec wyplutego. No i jest to świetna technologia, jest to wspaniała technologia jest taki sposób właśnie, ten, o którym wspomniałem, żeby zaaplikować ją do każdej aplikacji, nawet do starych aplikacji, niekoniecznie w ogóle korzystając z Java. W ogóle zachęcam Was do tego, to jest świetna rzecz. Chodzi o to, żeby przy pomocy aplikacji JDEPS, która tam jest jedną z wielu aplikacji dostarczanych przez Java, wylistować moduły automatyczne, które są potrzebne do zbudowania odpowiedniego JRE i wtedy przy pomocy J-Linka zamiast podawać całą naszą aplikację, wylistowujemy moduły, które chcemy, żeby zostały dołączone. Działa to świetnie i to jakby utrwaliło w nas przekonanie, że te moduły nie są do niczego potrzebne. I to jest kolejna lekcja, którą wyciągnęliśmy z tej całej migracji, że okej, migrujemy się do nowej Javy, ale w ogóle do niczego nie potrzebujemy modułów. I to przekonałem się, prowadząc tutaj tą prezentację już wcześniej, że bardzo dużo ludzi po prostu stawia znak równości. Nowa Java, moduły. Nie. Jeżeli będziecie się migrować, powinniście pójść po najniższej linii oporu, podbić Javę, modułów nie tykać, bo to wam zysk z tego jest mikroskopijny. A cena jest ogromna. Trzeba w to włożyć naprawdę bardzo dużo pracy. Dodałem jeszcze taki slajd właśnie po ostatnim razie, dlatego że zadano mi pytanie, czy moduły, czy lepiej korzystać z modułów, czy z OSGI. I dodałem ten slajd tak naprawdę tylko dlatego, żeby odpowiedzieć, że to w ogóle jest pytanie źle zadane, dlatego że to są technologie, które ze sobą w żaden sposób nie konkurują. OSGI to jest modułowość na poziomie runtime'u, moduły javowe to jest compilation time. One służą do zupełnie czego innego, natomiast między Bogiem a prawdą uważam, że OSGI po prostu umrze ze względu na to, że wraz ze wzrostem popularności właśnie Dockera, Kubernetów i Clouda jak gdyby rozjeżdżają się dobre praktyki tych technologii z tym, co zapewnia OSGI, tak?
Jeżeli OSGI mówił, że dzięki niemu łatwiej możemy zarządzać wieloma serwisami wewnątrz jednego kontenera, a Docker i Kubernetes mówią nam jeden kontener per serwis, no to hello, to coś tu się nie zgadza, nie? Więc sądzę, że powoli ten OSGI będzie tam znikał, nie? Okej, okay. No i jak już wspomniałem, jak gdyby w momencie, w którym migrowaliśmy, no to mieliśmy tą Java 10. Natomiast zanim skończyliśmy tą migrację, to już na horyzoncie była 11 i było słychać takie, wiecie, tuptanie o nas, takie przebieranie nóżkami, że o, zaraz 11. Znaczy to było tak, nie było tak naprawdę słychać, bo mieliśmy wykładzinę, ale gdyby nie ta wykładzina, to by było słychać. Więc jak tylko wyszła dokładnie tego samego dnia, od razu wszyscy instalują i jedziemy, nie? I tutaj było takie właśnie, stąd jest to I told you so, na temat podbijania się zawsze do najnowszej wersji, bo zaraz po tym, jak żeśmy się podbili, no to oczywiście wszystko się znowu rozjechało. Okazało się, że najnowsza wersja wtedy 11, czyli ten pierwszy build, miał wprowadzony, tam były duże zmiany w TLS-ie i został tam wprowadzony bug, niestety, który powodował, że w momencie, w którym negocjowano algorytm, jeżeli druga strona chciała akurat ten jeden konkretny algorytm, to nie działało. Po prostu TLS nie działał zupełnie. Więc cofnęliśmy się z powrotem do tej wersji 10. Jakby co, to już nie martw, już to naprawili. Można spokojnie 11 już używać, nie? Więc chciałbym teraz tak właśnie podsumować te cztery punkty, o których wspomniałem na początku, tak? Pierwszy, taki dosyć oczywisty by się wydawał, to jest KISS, tak? Czyli keep it simple, stupid, już tutaj chciałem stupid pisać. Wasza aplikacja ma po prostu działać na nowej Javie. I to tyle. Tak, nie próbujcie naraz wprowadzać zbyt wielu zmian, nowej składni, dodawać modułów, bo po prostu jak coś nagle przestanie działać, to będziecie się gubić, skąd to się wzięło, dlaczego to nie działa. Druga rzecz to jest właśnie to, żebyście dbali o swoje zależności, żebyście je na bieżąco update'owali, bo po prostu z czasem może się okazać, że albo nie będziecie mogli ich w ogóle używać, bo projekt po prostu zostanie jakoś tam gdzieś bardzo daleko w tyle, albo będziecie mieli bardzo trudny ten proces podbicia się, więc lepiej jest to robić na bieżąco, co jakiś czas, cyklicznie, raz na kwartał na przykład, przejrzyjmy, co my tam mamy, a może my jesteśmy w stanie w ogóle wejść na dużo nowszą wersję, tak? Nie jakiś tam minor zwiększyć, tylko w ogóle ze Springa 4 na 5, czy kiedyś na 6, jak wyjdzie. No i tak, musicie się przygotować na to, że będzie dużo zmian w kodzie, jeżeli, zwłaszcza mówię, jeżeli macie infrastrukturę, oraz że testy najlepiej jest zrobić pełną regresję, a jak macie testy manualne, te testy manualne, bo możecie się na tym strasznie przejechać, tak jak my. Dwa razy nam wszystko przeszło na środowisku zwykłym i dwa razy, zarówno przy 10 i przy 11, dopiero na preprodukcji nam wszystko padło. Więc naprawdę zarezerwujcie sobie dużo czasu na testowanie. To jest mega tutaj istotne, żeby mieć to. Ten. No i czwarty taki punkt, to jest nie odwlekajcie, bo z czasem będzie tylko trudniej. Teraz jest trudno, może prosto, zależy od waszego projektu, ale z czasem będzie tylko trudniej, będzie tylko więcej roboty. Okej, więc jeśli są jakieś pytania, to teraz. Można też później na piwie, ale teraz też.